Państwu. Ja nazywam się Bożena Olszowska i jestem terapeutą medycyny chińskiej. Opowiem trochę o diecie wegańskiej z punktu medycyny chińskiej. Jest to troszeczkę inne spojrzenie. Jeżeli oczywiście będziecie mieli ochotę zadawać mi pytania, to zapraszam i można. Bardzo trudno jest opowiadać wśród ludzi, którzy się od dawna odżywiają roślinnie, o tym, jak mają się zdrowo odżywiać, bo zazwyczaj wiedzą już tak wiele, że nie można ich niczym zaskoczyć. Teraz żyjemy w takich bardzo ciekawych, dziwnych, może trochę czasach, że pojawiają się różne nurty. Dobrze, to rozpoczynamy jeszcze raz. Może tym razem się uda. Atmosfera jak na prawdziwym festiwalu, wszyscy się dobrze bawią. A ja tutaj przyszłam poopowiadać wam trochę o zdrowym odżywianiu i o zdrowym weganizmie, więc postaram się to zrobić bardzo szybko, sprawnie, żebyście mogli nadal przystąpić do dalszej zabawy. Chciałam powiedzieć tak od strony właśnie medycyny chińskiej, jak to wygląda. W medycynie chińskiej ogromną uwagę zwraca się na to, żeby jednak starać się mieć czas, kiedy jemy i czas, kiedy nie jemy. Ostatnio pojawiło się bardzo słynne intermittent fasting, my to nazywamy. W medycynie chińskiej znane było to od lat. Tam wyraźnie jedzenie kończy się na godzinie 17, 17 góra, ostatni posiłek. Później się praktycznie do godziny 8 rano niczego nie jada. I to było naturalne. Teraz my to na zachodzie nazwaliśmy, przesuwamy ten czas głodówki na coraz dłuższy. I oczywiście tak samo można postępować, jeżeli chodzi o medycynę chińską, że zimą powinniśmy kończyć jedzenie w momencie, kiedy jeszcze jest widno, a jak już jest ciemno, to nie jadamy. Taka jest zasada, więc to też bardzo ważna rzecz od strony zdrowia, żeby uwzględnić pory roku. Żyjąc w naszej szerokości geograficznej, my wyraźnie mamy rozdzielone te pory roku. Teraz może troszeczkę się to zaciera, ale na pewno jest lato i na pewno jest pora chłodniejsza. To jeszcze nadal u nas zostało. I tak jak pojawiają się różnego rodzaju warzywa i owoce, to tak powinniśmy z nich korzystać. A jeżeli ich nie ma, jest okres zimy, to wtedy nie skupiamy się na jedzeniu ogórków, pomidorów, sałaty, truskawek z Chin i tak poszczególnych innych produktów, które akurat u nas nie rosną. Ale staramy się wykorzystać wszystkie warzywa korzeniowe, które mamy, kiszonki, które naturalnie sporządziliśmy w późnym latem oraz korzystamy z przetworów, które udało nam się zrobić albo ktoś dla nas robi. Mamy tutaj stoiska, gdzie mamy różnego rodzaju takie rzeczy i można wtedy z tego korzystać. Odnośnie samych posiłków, to jest bardzo proste z punktu medycyny chińskiej. Najważniejszym posiłkiem jest tutaj śniadanie i patrząc na moich klientów, pacjentów, rzeczywiście jeżeli zaczynają jadać śniadania odpowiednie dla swojej konstytucji, dla wieku, dla pracy, jakiej wykonują, to o wiele lepiej się zaczynają czuć oczywiście po jakimś czasie niż jeżeli unikają tych śniadań. I tak naprawdę jak jesteśmy bardzo silnie już oczyszczeni i wzmocnieni, to czasami takie mocne śniadanie wystarcza nam do tej godziny 13, nawet do 15, żeby zjeść obiad. Ludzie nie odczuwają naturalnego głodu, mają bardzo dużo energii. Raczej nienaturalnym jest to, żeby po śniadaniu, po godzinie, po dwóch być znowu głodnym i chcieć jadać. Medycyna chińska mówi, że wtedy mamy nieodpowiednią energię w żołądku i że ona nie potrafi wykorzystać tego, co spożywamy na to, żeby wytworzyć energię, odżywić nasze komórki, odżywić nasz mózg. Z tego, co ja widzę wśród ludzi, których spotykam, a spotykam ich naprawdę ogromne ilości w gabinecie, największy problem dla nas jest właśnie od poranka do 13. Tam ludzie czują się najbardziej zmęczeni. To jest bardzo ciekawe. Tam wypijają najwięcej kawy. Tam jedzą najwięcej słodyczy, podgryzają jakieś batoniki. Jest to totalnie jakby sprzeczne z tym, jak obieg energii następuje w naszym organizmie. To jest ten czas, kiedy mamy najwięcej energii. Im bliżej zbliżamy się końca dnia, tym energii naturalnie może nam brakować, bo idziemy spać.
Natomiast jeżeli jest to pierwsza część dnia i my nie mamy energii, to trzeba się zastanowić, czy przez przypadek nie jest to to, że źle może mamy skomponowane śniadania do swojej konstytucji i swojej pracy, bo to nie znaczy, że się odżywiamy jakoś źle. Często ludzie odżywiają się już naprawdę dosyć dobrze i nadal nie za dobrze się czują i zaczynają poszukiwania. Czytają o kolejnej diecie, o kolejnym odłamie diety, teraz mamy tego mnóstwo, wege, raw, vita, fruta, jest tego tysiące i tak przeskakują z jednej na drugiej i szukają i nie dają sobie czasu. Zapominamy o tym, że nasze ciało potrzebuje czasu, żeby się przygotować do tego, żeby móc dobrze funkcjonować. Jak my skaczemy z jednego rodzaju odżywiania, nawet właśnie w tym nurcie diet roślinnych i nie dajemy sobie czasu, tak szczerze mówiąc, to jest minimum 3 miesiące do 6 na jakimś sposobie odżywiania, to nigdy się nie dowiemy, czy nasz organizm dobrze funkcjonuje. Jeżeli sobie tego czasu nie dajemy i tak skaczemy, to bardzo rozregulowujemy jego, przede wszystkim różnego rodzaju gruczoły, które mamy w ciele i później jest nam trudno i bardzo często później słyszymy, że ktoś wrócił do jedzenia mięsa, bo źle się czuł na diecie którejś z odmian diet roślinnych i nagle poczuł się lepiej. Bierze się to stąd, że przez to, że w mięsie są różnego rodzaju naturalne też hormony zwierząt, no to one dają takiego kopa i ten ktoś mówi, no jednak będę jadł mięso, bo dobrze się na nim czuję. To też trwa chwilę, ale to akurat jest jakby temat na inny wykład. Ja zajmuję się wszystkimi, nie dzielę pacjentów na tych, co jedzą mięso, co nie jedzą mięso. I może was to zaskoczy, bardzo często w gabinecie bardziej takie wyczerpane i zmęczone osoby spotykam na dietach roślinnych. Właśnie bierze się stąd, żeby wykorzystać to, co dają nam rośliny, my musimy mieć mocny żołądek, mocną śledzionę, mocne jelito, bo tak naprawdę będzie to przez nas przelatywać. Nie będziemy mogli skorzystać z energii, którą dają nam rośliny. Rośliny to takie genialne, można powiedzieć, stworzenia, które ukrywają swoją energię wewnątrz. I my musimy odpowiednio być przygotowani, żeby móc to wykorzystać. Mówi się o fotonach światła, że one też nam to dają. Oczywiście, że tak, ogromną ilość energii potrafią nam dać rośliny. Czy jeżeli ktoś je, to zboża, bo są też ludzie, którzy jedzą nadal pieczywo, nie odrzucają tego. Ale to naprawdę trzeba mieć bardzo dobry układ trawienny. Więc jeżeli nawet jesteście już długo na dietach roślinnych i źle się czujecie, to poobserwujcie swój organizm. Kiedy to złe samopoczucie następuje, czy jest to po któryś konkretnych posiłkach, kiedy jesteście zmęczeni, kiedy jesteście poirytowani, bo jedzenie ma ogromny wpływ także na nasz układ emocjonalny. Bardzo często o tym zapominamy. Jak mam w gabinecie pacjentów, którzy są bardzo często wkurzeni, zdenerwowani i bardzo prostą rzecz robię z ich dietą. Zabieram im takiego rodzaju różne stymulanty. Nie mówiąc już o kawie, herbacie, ale zabieram im na przykład na jakiś czas czosnek z diety. Ich wątroba się uspokaja, podaję im gorzkie zioła, wątroba jest lekko wyciszona i oni się dziwią, że już się mniej denerwują. Na przykład na szefa, którego nie lubią. Się na niego nie denerwują, tylko go tolerują i widzą, że teraz to on jest ten ktoś, kto ma bardziej rozgrzaną wątrobę i się denerwuje niż my. Dieta roślinna tak naprawdę powinna wprowadzać w nas nie tylko tą energię związaną z siłą fizyczną, ale pewnego rodzaju uspokojenie umysłu i taką czystość umysłu. Żebyśmy potrafili przechodzić przez życie z pewną lekkością i elastycznością. I to widzę, że też jest często problem osób na dietach bezmięsnych, że bywają agresywni w stosunku do ludzi, którzy jedzą mięso. Ja osobiście najmniej to toleruję. To jest rzecz, która mi strasznie mnie boli.
jak widzę, jak ludzie, którzy mają pokazać tą ścieżkę, że ta dieta roślinna jest zdrowa i że można być w niej także zdrowym, co już tak powiem, na umyśle, są agresywni w stosunku do ludzi, którzy inaczej myślą i co innego robią. To trzeba przyjąć, że w dzisiejszym świecie każdy ma swoją ścieżkę. My jakby swoim zachowaniem, czyli ludzie, którzy nie jedzą produktów zwierzęcych i odzwierzęcych, raczej pokazujmy swoją ścieżkę, jak my idziemy i co się dzieje w naszym rozwoju, bo to daje większe efekty niż to, że będziemy się nawzajem atakować. Każda walka kończy się przegraną obu stron. Jedni i drudzy cierpią. Ci mocniejsi, a niestety fizycznie mocniejsi i agresywniejsi, będą później ludzie, którzy jednak spożywają białko mięsne, bo to jest ich naturalna moc, którą mają. Wygrają to, tak pozornie. A ludzie, którzy są na dietach roślinnych, później wpadają w różnego rodzaju frustracje. Ja tak przyszłam na inny temat, ale akurat ostatnio niestety byłam zmuszona do odsłuchiwania różnych dziwnych rzeczy z YouTube'a, ze względu, że pisałam artykuł i tam się wywiązała bardzo nieciekawa walka pomiędzy ludźmi, którzy jedzą mięso i tymi, którzy piją soki w ogóle i o mało tam się nie pogryźli, nie znaleźli się w sądzie i teraz sobie pomyślmy, co z emocjami? Co z naszym emocjonalnym życiem, jeżeli potrafimy wejść w tak ostre konflikty, a chodzi tutaj tak naprawdę o coś niezwykle delikatnego, o jedzenie. Jest to pewien rodzaj bardzo delikatnej energii, którą dostajemy do ciała, a my z tego powodu potrafimy toczyć walki, zamiast po prostu iść swoją ścieżką i pokazywać, co pozytywnego daje ta dieta. Myślę, że ogromną ilość rzeczy dieta roślinna daje pozytywnych, natomiast warto też czasami spojrzeć na te zagrożenia, jeżeli chodzi o stronę ciała. O jednym już powiedziałam, o tym, że ciało nie jest do końca przygotowane, żeby przejść całkowicie na stronę od razu niejedzenia mięsa, więc trzeba go do tego przygotować. I do tego służą różnego rodzaju posty. I tutaj też medycyna chińska w specyficzny sposób podchodzi do postów, wyraźnie wyznacza momenty w cyklu rocznym, kiedy te posty są dla nas jak najbardziej wskazane i takie momenty, kiedy lepiej ich nie wykonywać, bo nie będziemy mieli z nich tyle skutków pozytywnych, a więcej negatywnych. Więc zawsze zwraca uwagę na to, że jeden z postów, w których możemy oczyszczania stosować i będzie ogromnie dla nas dobry, to jest wiosna. To jest okres wiosny, kiedy naturalnie nasz organizm po zimie chce się oczyścić. I wtedy w zależności, oczywiście medycyna chińska zawsze w zależności od osoby, która do nas przychodzi, tak jej układamy oczyszczanie. Nie stosujemy standardowych oczyszczeń dla każdego takie samo, tylko dla danej osoby, żeby też przeszła je najlepiej i najlepiej oczyściły się jej organy. A drugi moment, kiedy jest dobry na oczyszczanie, to jest po lecie, to jest jesień. Żeby przygotować się do zimy, żeby po lecie, kiedy jemy sporo surowych rzeczy, owoców, jest tam sporo cukru, nasza trzustka i wątroba działają w trochę inny sposób, żeby przygotować te narządy do zimy, kiedy za chwilę będzie mało słońca, będzie o wiele zimniej, będzie o wiele mniej witamin i to akurat jest bardzo ważny czas, zima. My niestety, większość z nas chyba żyje na co dzień po prostu normalnie, czyli chodzi do pracy, wychowuje dzieci, dzieci chodzą do szkoły. Gdybyśmy chcieli się regenerować zimą, to musielibyśmy połowę tych czynności nie wykonywać. Po prostu tylko odpoczywać, regenerować się, długo spać, jeść dobre, w miarę pożywne posiłki i wtedy byśmy się zregenerowali. Nasza zima wygląda tak samo jak lato. Wstajemy tak samo wcześnie, chodzimy późno spać, jadamy nieregularnie, często niestety zimą jadamy posiłki, które nie są, znaczy produkty, które nie rosną w tym czasie, przylatują do nas ileś tam kilometrów, więc jeżeli
zimę prześpimy nieodpowiednio, to się tak mówi, to odpracujemy to na wiosnę i wiosną budzą się wtedy tysiące różnego rodzaju problemów, od alergii po złe samopoczucie. Takim objawem, że zima to był okres, kiedy nie zregenerowaliśmy się, to jest to, co nazywamy wiosenne osłabienie. Przychodzi czas, kiedy każda roślina wybija się i ma mnóstwo energii, a ludzie mówią, że są osłabieni. A czym my się różnimy? Jesteśmy tak samo jak rośliny i zwierzęta. Jest wiosna, po zimie, gdzie nie było słońca, gdzie było zimno, gdzie nic nam się nie chciało. Przychodzi wiosna, słońce, radość, a my jesteśmy osłabieni. Bierze się to stąd, że niestety zimą nie zdążyliśmy się zregenerować. Najważniejsza rzecz zimą, jeżeli już nic nie możemy za dużo zrobić, to jest przynajmniej to, żebyśmy troszeczkę dłużej spali niż śpimy na przykład w inne pory roku. Żeby sen dał nam tą regenerację, żeby patrząc już tak z punktu medycyny zachodniej, odpowiednio zregenerować nadnercza, żeby odpowiednio wytwarzał się kortyzol, żebyśmy na wiosnę z rana mieli ogromną ilość energii. To jest ta najważniejsza rzecz zimą dla nas. Jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś jedzenia, okej, jemy tak, ale przynajmniej śpijcie. Śpijcie, relaksujcie się, odpoczywajcie, po to jest zima. Po to jest ciemno, po to jest szaro, może być nawet nieciekawie, nic się nie dzieje, właśnie dlatego, żebyśmy mieli czas, żeby z wiosną ruszyć do życia. Jest wiosna, czas obudzenia, a powoli później pojawiają się różnego rodzaju znowu warzywa i nagle przychodzi lato i ten totalny rozkwit wszystkiego i to jest czas, kiedy możemy zarywać noce, szaleć, bawić się, tu jest noc kupały, tu jest pierwszy dzień lata, to jest czas, żeby właśnie wyszaleć się, później jesienią zrobić zapasy i zimą się wyciszyć. Odbywa się latem. Tych festiwali było już mnóstwo. To właśnie dlatego, że latem mamy chęć, ochotę bawić się, tańczyć. Zimą wcale ochoty na to nie mamy, ale czasami jak żyjemy w mieście, no to trzeba iść na tą imprezę. Trzeba iść do tego klubu. No i do mini, to ja też pójdę. Czasami nie mamy już na to ochoty. Nasz organizm nam daje znaki. Jedyną rzecz, którą musimy zrobić, to go zacząć słuchać. On nam będzie mówił, co chce jeść, ale dać mu czas, bo jeżeli przez wiele lat jedliśmy tylko i wyłącznie dany posiłek, to on się przyzwyczaił i go chce. Co do tego oczyszczania, to z punktu medycyny chińskiej, dlaczego są wybrane te okresy? To są takie okresy, kiedy nasze narządy naturalnie się oczyszczają. Co to znaczy? Że one nam pomagają. Nie musimy tak dużo rzeczy robić, żeby one się oczyściły. Wystarczy podać odpowiednie mieszanki ziołowe, wystarczy na jakiś czas zredukować dietę do kilku produktów. To tak minimum 3 dni, najwięcej 21. To już dla takich hardkorowców, którzy lubią się oczyszczać. I to tak naprawdę wystarczy, jeżeli dobrze mamy dobrane oczyszczanie. Wtedy jesteśmy naprawdę przygotowani do dalszego funkcjonowania. Bardzo często zapominamy o jednej sprawie i to też odnośnie diet oczyszczających, bo teraz też może mamy internet, mamy mnóstwo publikacji i różne rzeczy różnie ludzie robią sami na własną rękę. Zapominamy o tym, że wątroba, nerki i skóra potrafią się same oczyszczać. W ogóle one to robią codziennie. Codziennie nerki oczyszczają naszą krew i oczyszczają nasz organizm. Codziennie wątroba wykonuje swoją pracę. Codziennie przez skórę wydostają się duże ilości toksyn. To się dzieje codziennie. Jedyną rzecz, którą my możemy zrobić i powinniśmy robić w tym czasie przeznaczonym na oczyszczanie, to jest wspomóc ten proces. Wspomóc te narządy, żeby one jeszcze mocniej wykonały swoją pracę i żeby później mogły normalnie funkcjonować. Gdybyśmy w miarę na co dzień dobrze się odżywiali i przede wszystkim unikali półproduktów sztucznych rzeczy, to ten okres oczyszczania to by były 2-3 dni i nasz organizm jest gotowy.
Więc my bardzo często musimy się oczyszczać ze względu na to, że jemy niestety rzeczy, które są przetworzone i mają bardzo dużą ilość dodatkowych substancji. I jeżeli nawet poczytacie sobie różne produkty wegańskie i wegetariańskie w sklepach, na półkach, to poczytajcie sobie składy niektórych tych rzeczy. A? Poczytajcie sobie skład parówek z Orlenu. Wszyscy się zachwycali, że na Orlenie mamy w końcu hot dogi wegańskie. Przeczytajcie skład tych sobie tych parówek i sobie pomyślcie, czy to tak naprawdę o to chodzi w diecie roślinnej. Czy to chodzi o to, żeby jeść sztuczne rzeczy. Czy to chodzi o to, żeby jeść jakieś substytuty, jakieś sztuczne sery. Ja wychodzę z założenia, ja już nie pamiętam, po prostu jestem od zawsze jedząca mięso, ale ja żyłam w czasach, jestem 77 rocznik, mam 42 lata, kiedy nie było nic, była tak naprawdę tylko fasola i z niej się robiło pasztet. A my teraz mamy możliwość, mamy ogromną ilość produktów, tylko chwilę czasu poświęcić na to, żeby przygotować sobie coś do jedzenia. I większość tych rzeczy, które niestety są kiepskiej jakości, nie muszą gościć w naszych lodówkach czy u nas w kuchni. Ja też może się tu niektórym narażę, ale jestem totalnym jakby przeciwnikiem tych dziwnych fast foodów wegańskich. Ociekających tłuszczem. Nie? Tak naprawdę ludzie wcale się po tym dobrze nie czują, ale jedzą wegańsko. Czasami jak się czyta skład takiego fast foodu, to ja sobie myślę, że może by było lepiej, jakby zjadł kawałek mięsa. Od tej strony zdrowia. Oczywiście tu sobie żartuję. Mnie jako terapeucie medycyny chińskiej nie było na początku łatwo, dlatego że medycyna chińska nie rezygnuje z mięsa, z jajek, z takich rzeczy, ale też nie nakazuje. To jest, dlatego mnie zafascynowała medycyna chińska, że ona niczego nie nakazuje, nie mówi, jak to będziesz jadł, to będziesz zdrowy. Mówi w taki sposób, wybierz sobie takie jedzenie, które spowoduje, że ty się czujesz dobrze. Więc jeżeli decydujesz się na jedzenie dietą roślinną, to tak sobie ją przygotowuj, żebyś to ty czuł się dobrze. Niekoniecznie twoja koleżanka czy twój kolega musi się na tym czuć dobrze. Ty masz się czuć dobrze. To często słychać w gabinecie albo nawet jak się spotykamy, że ktoś mówi, że on nie może na przykład jeść. Tutaj akurat ważna rzecz dla was, strączkowych, właśnie postrączkowych czuje źle. Ma wzdęcia, gazy i to jest całkowicie normalna jakby reakcja organizmu, który jest nieprzygotowany na to, żeby przyjmować tak dużą ilość oligosacharydów, które są tam zebrane. Czyli tych cukrów, które są także w białku i niestety mogą bardzo silnie zakwaszać. Bierze się to stąd, że nasze jelita są nieprzygotowane na to, żeby taką ilość strączkowych roślin przyjmować. Więc trzeba te jelita odpowiednio przygotować i my w naszej kuchni mamy różnego rodzaju krótkie kiszonki, długie kiszonki. Nie trzeba korzystać ze sztucznych, różnych dziwnych probiotyków, można skorzystać z tego. Przygotować jelita i powoli dostarczać tych roślin strączkowych, wybierać je umiejętnie. Też zobaczyć, po których się czujemy lepiej, po których gorzej. Nie zmuszać się, że trzeba jeść humus. Ja na przykład nie jadam humusu i żyję, więc wybrać dla siebie dobre jedzenie wegańskie czy wegetariańskie i poczuć się dobrze na tym jedzeniu i fizycznie, i psychicznie. I jeszcze o jednej rzeczy, tak z punktu medycyny chińskiej. Medycyna chińska mówi, że jesteśmy zdrowi wtedy, kiedy jak budzimy się rano, to pierwsze, co się dzieje z nami, to się uśmiechamy do siebie. To jest obraz zdrowia. Nic więcej nie potrzeba. Więc jak się budzicie i budzi was rano wasza ulubiona komórka, waszą ulubioną melodią i wy sobie myślicie, co dzisiaj jest za dzień? O co chodzi? Gdzie jest ta kawa? To coś jest nie tak. Mamy zresztą, gdybyśmy tak naprawdę w cudzysłowie byli 100% zdrowi, to nas nie budzi zegarek. Wstajemy sami.
to nam nikt nie mówi, że teraz mamy jeść, bo my czujemy, że mamy jeść. To nam nikt nie mówi, że teraz mamy iść spać, bo my czujemy, że mamy iść spać. Nasz organizm się świetnie dostosowuje do tego, co się dzieje na zewnątrz, bo pochodzi z tego. Nas tu nikt nie przywiózł z innej planety, nie postawił i mówi, a żyj sobie tutaj teraz. Nie, jesteśmy częścią makrokosmosu, jesteśmy takim małym mikrokosmosem i odpowiadamy na to, co się dzieje na zewnątrz. Więc jeżeli my działamy przeciwko temu, także odżywiając się, no to niestety po jakimś czasie będziemy się czuli źle. Mam nadzieję, że tak krótko, najkrócej jak mogłam, powiedziałam wam, jak na to spogląda medycyna chińska. To jest niezwykle prosta medycyna. Ona jest skomplikowana tylko dla terapeutów, którzy się zajmują akupunkturą czy ziołolecznictwem. Jeżeli chodzi o zasady żywieniowe, jest niezwykle prosta. Zjedz dobre śniadanie, zrób sobie odpoczynek od jedzenia, nie podjadaj, nie jedz cały czas, nie miej orzeszków w jednej kieszeni, w drugiej daktyli, bo przecież to zdrowe. Zjedz później dobry obiad, a później się zastanów, czy naprawdę jesteś głodny, jak chcesz zjeść kolację. Czy tylko to jest wynik tego, że jest takie przyzwyczajenie. My często jemy, dlatego że no, je kolega, je rodzina. Trzeba zjeść. Bardzo często nie chce nam się jeść, no ale idziemy z znajomymi do klubu, to zjemy. I to są te takie drobne kroki, które robimy przeciwko sobie. Takie drobne, maleńkie. Ale z drugiej strony, żeby nie popadać w żadne skrajności, które dodają energii. Drewno dodaje energii do jedzenia. Porcelana dodaje energii do jedzenia. Nasze ręce dodają energii. I stąd się bierze to, że często ludzie jak zjedzą jakiś posiłek kupny, nie zawsze się czują dobrze. Dlatego, że bardzo często różne gotowe posiłki robi dla nas maszyna. Maszyna coś wykonuje, maszyna coś tnie. Nie ma tam energii ludzkiej. To jest czasami ważniejsze. Mamy to zapakowane w jakiś plastik. Dlatego im więcej rzeczy będziecie robić w domu, tym jest lepiej. Im bardziej proste rzeczy będziecie kupować, nawet zrobione, to jest lepiej. I jeszcze jedną rzecz z medycyny chińskiej wam powiem. Im bardziej prosty posiłek, tym więcej z niego skorzystamy, niż jak do posiłku dodamy mnóstwo różnych dodatków i wszystko chcemy w nim mieć. Dlatego, że nasz organizm w taki sposób nie działa, nie funkcjonuje. Im bardziej prosto, tym lepiej energia żołądka, energia śledziony może sobie z tym poradzić i wytworzyć z tego energię, krew, cenne płyny, my to nazywamy, żeby odżywić organizm. Im więcej w jednym posiłku, nawet wykonanym w domu, produktów, tym trudniej jest to wykorzystać. I tak naprawdę marnujemy kolejny raz jedzenie. To takie najbardziej krótkie wskazówki, które można w tak krótkim czasie przekazać. Ja oczywiście życzę wam tutaj cudownej zabawy na tym festiwalu. Jestem tylko przelotem i jadę dalej na wakacje odpoczywać. Więc bawcie się dobrze, korzystajcie z tego, co tutaj jest i z tych wszystkich ludzi, którzy będą tutaj dla was różne rzeczy ciekawe mówić, ale także grać niezwykłą muzykę. I mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze kiedyś. Dziękuję bardzo. Do widzenia.